Krzysiu, może byśmy zobaczyli, co tam w tych internetach słychać. To zobacz, bo podobno Stork daleko skoczył. Zobacz w tych różnych sportach. A tam tylko ci sport w głowie. Może jakiś przepis na ciasto zobaczymy. No zobacz, ale ty chcesz naprawdę, żeby znowu w szpitalu wylądował. Ale coś mnie w tych kościach łupie i w ogóle. Krzyż mnie boli, wszystko mnie łupie. Weź sprawdź tę pogodę, bo chyba jakieś mrozy nadchodzą. No, twój kręgosłup się nie myli jak zawsze. Będzie śnieg padał. No widzisz, kości to jednak kości, a nie jakieś kremy, co ty mówisz. Dobry wieczór Państwu, oto prognoza pogody na najbliższe dni. W całym kraju zachmurzenie będzie dosyć duże. Ogólnie będzie wiało i padało. Trochę deszczu, trochę śniegu. Mamy do czynienia z zimnym frontem atmosferycznym z północnego wschodu. W nocy temperatura może spaść nawet do minus 10 stopni. W górach zawieje chalny, a na Kielerszczyźnie zawieje i zamiedzie. Jedynie w Gorszczowie może wyjść słońce. Taka sytuacja, proszę Państwa, wpłynie niekorzystnie na meteopatów. Możemy odczuwać bóle głowy, łamanie w kościach, senność i ogólne znużenie. Na te dolegliwości proponujemy ciepłą herbatkę z miodem i cytryną, bawełniane skarpety oraz złoty środek na wszystkie bóle, mianowicie żółty krem z apteki. Ale jest nadzieja, ponieważ z południowego zachodu przybędzie do nas ciepły front atmosferyczny. Powieje przyjaznym wiatrem, który rozgrzeje nasze serca do czerwoności, wzrośnie tam temperatura, zaczną topieć śniegi, a to zwiastuje wiosnę, która przybędzie już za 2 miesiące. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego wieczoru. Ale się pogoda szykuje na nasze święto. Ciekawe, co też nasze wnuczki szykują. Co ty, w tym roku nic nie będzie przez wirusa. To może poszukajmy, co nasi wnuczkowie robią. O, strona centrum, tam chodzą nasze wnuki. Ciekawe, co też dla nas szykują. Nas, do której drogi zmienia.
Ale on ładnie śpiewa. Nie widziałem, że on ma tak uzdolnionego wnuczka. Pamiętasz, jak to było w tamtym roku, jak dzieci przygotowywały na wszystko? A co ty, babka, się czepiasz? Są obostrzenia, co za zwierzęt i imprezy chcesz? No może coś przygotowywali. Patrz na to. Jednak coś zrobili. A no tak. W wydarzeniach jest jakiś kanał wspaniałe wnuczki. Zobaczmy, co tam jest. Hej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wspaniałe Wnusie. Zapraszamy do kliknięcia subskrypcji, dzwoneczka i łapki w górę. A szczególnie witamy nasze babcie i naszych dziadków. I właśnie dla nich przygotowaliśmy naszą specjalną niespodziankę. Ale zanim pokażemy wam niespodziankę, przepraszamy za nasz wygląd, ale jest karnawał! A może zajrzymy z ukrytej kamery, co porabiają nasze dziadki w wolnym czasie? Marysia, chodź, zatańczymy, zaraz ten nasz kawałek ze studniówki zatańczyliśmy. Lepiej teraz pierogi, no ale jeść będzie. O mój Boże, Krzysiu, nikt ci nie jest! Krzysiu, wstawaj, nie zostawia mnie! Krzysiu! Dziadku, dziadku, co na mnie stało? Jaki był ten numer na pogotowie? Wstawaj! Oż ty urnisie, takie sobie numery robisz? Opowiem ci dowcip o babci. Babcia odpowiada przed sądem za kradzież artykułów spożywczych. Wysoki sądzie, tłumaczy się, działała pod wpływem lektury. Powieści kryminalnych? Pyta sędzia. Ależ skąd? Książki kucharskiej. Tam przy każdym przepisie jest napisane: weź kilo mąki, weź kostkę masła, weź kilo cukru. No to brałam! Dobra, i mam lepszy dowcip o dziadku. Dziadek dawaj sobie 20 zł na urodziny. Mama obserwuje Jasia i wreszcie mówi: Jasiu, podziękuj dziadusiowi, ale jak? Powiedz tak, jak ja mówię, gdy tatuś daje mi pieniążki. Jasiu zwraca się do dziadka: dziadziu, czemu tak mało? Dobre. A teraz zapraszamy na drugie wejście dziadków z ukrytej kamery. Ciekawe, co teraz wymyślą. Ale późna godzina, może bym wreszcie podpisała ten fitness. Krzysiu, chodź tutaj! Chwila, z piwnicy wychodzę. No szybciej! Może byśmy podpiszyli ten fitness? Mówiłeś, że cię ostatnio kręgosłup bolał. No to właśnie. Ja mam tak robić? No, będzie ci lepiej. No dobrze. Co ty znowu w biodrze ci coś? I znowu tego obiadu nie będzie, bo tylko ćwiczenia i ćwiczenia ci w głowie. Dzisiaj ty gotujesz. Wstawaj, babka. A teraz wspaniały utwór od wszystkich wspaniałych wnuczków do wspaniałych dziadków. Się zdarzyło niby nic.
na koniec najmilszy punkt programu. Teatrzyk słodkich maluchów. Ale mam super pomysł na jutrzejszy prezent dla babci i dziadka. Ciekawe, czy mi się spodoba. Ale było fajnie na tej imprezie. Bym jeszcze poszalała. Ale wiesz, że trzeba nakarmić koty? A no tak, zapomniałam. Zaraz przyjdę. Dziadku! Wnusiu, cześć! Gdzie ty byłeś? I co tam masz? Przygotowywałem dla was prezenty. A które to moje? Te z prawej. Ale fajny. Pójdę go zanieść do pokoju. Babciu! Cześć, Nusiu! Co tam porabiasz? Dałem dziadkowi prezent. A dla mnie jest te ostatnie? Tak, jest dla ciebie. Proszę. Dziękuję, jest bardzo piękne. Pójdę to zanieść do pokoju. Uff, udało się. Spodobało mi się. To tyle. Pa! Mam super pomysł na popołudnie. Cześć, Wnusiu. Babciu, co robisz? Kończę obiad. Mam super plan na popołudnie. A jaki ten pomysł? Może pójdziemy na grzyby? Tak! Świetny plan. Mam super plan, co zrobić z babcią. Cześć babciu, cześć Nusiu. Co porabiasz? Sprzątam. A ty co porobisz, Nusiu? Chciałam sobie zagrać piłkę, skoro ty już sprzątasz, no to ci może pomogę. Pewnie. Okej, posprzątałem. Teraz możemy wyjść zagrać na podwórku. No, babciu, chodź. Gramy w piłkę. Dobra, pójdę. Chodź, tu jest twoja bramka. A tu jest moja bramka, chodź. No go. O, już plecy mnie bolą. Wiesz, Wnusiu, no, te kości, no już, no. Nie wiem, co na to powiedzieć. No to idź się połóż, babciu. A ja się sobie pogram. Wszystkim babciom i dziadkom z okazji waszego święta życzymy samych radosnych dni oraz spokojnych nocy. Dużo śmiechu, zdrowia oraz szczęścia. Za wszystko dla nas robicie, za opiekę i wsparcie. Za pyszne smakołyki, za uśmiech, który widacie nas każdego dnia. Serdecznie wam dziękujemy, a przede wszystkim dziękujemy za to, że jesteście. A teraz zapraszamy was na piosenkę.
Uwielbiam, kiedy opowiadasz mi, to z tobą lubię spędzać swoje wszystkie dni. Kochana moja babciu, droga babciu, przy tobie najbezpieczniej czuję się. Uśmiechem swoim w mig przeganiasz smutki me. Kochana moja babciu, droga babciu, ty jesteś moim szczęściem, które poprowadzi mnie. I zdradzę ci w tym małym sekrecie, jesteś najlepszą babcią na świecie. Tak to wiem i nie zaprzeczy mi. Wszystko robimy razem w duecie, jesteś najlepsza na tej planecie. Tak to wiem. Moja babciu, droga babciu, ja kocham twój troskliwy, ciepły głos. Na zawsze zapamiętam śniący, siwy głos. Tak piękna moja babciu, droga babciu, ty jesteś moim szczęściem, które poprowadzi mnie. I zdradzę ci w tym małym sekrecie, jesteś najlepszą babcią na świecie. Tak to ty i nie zaprzeczy nic. Wszystko robimy razem w duecie, jesteś najlepszą. Najfajniejsza, dla mnie najpiękniejsza, ty jesteś najfajniejsza. Ty jesteś moim szczęściem, które poprowadzi mnie. I zdradzę ci w tym małym sekrecie, jesteś najlepszą babcią na świecie. Tak to ty. Wszystko robimy razem w duecie, jesteś najlepsza na tej planecie. Tak to ty, moja babciu, droga babciu.